Po wykonaniu gargulcowego wyzwania Gniazda Nostalgii postanowiłem podbić temat i zaproponować własne wyzwanie, ale tym razem z Sekiro. Pokonaj Genichiro w tutorialu z ilością HP, z którą zaczynamy grę bez parowania. I 8 osób się do mnie zgłosiło, które postanowiły zrobić, nagrać i podesłać mi to wyzwanie. I teraz przedstawię wam listę, kim oni są. Decha Souls, pozdro Łukasz. Błazen, pozdro Repcak. Skacowany Kuba. El Duklo. Uzyw. I tutaj dwa dodatkowe propsy. Pierwszy za to, że jest to osoba, która nigdy nie pokonała Giobu, a mimo to postanowiła podjąć się tego wyzwania i je ukończyła. A po drugie za production value. I oprócz wyzwania dodania jeszcze komentarza omawiającego, na czym to wyzwanie polega. Ksyzan. Presti. Paweł Złotowski. Dziękuję wam wszystkim za to, że wzięliście w tym udział. Nie jestem w stanie opisać słowami, jaka euforia towarzyszyła mi za każdym razem, kiedy dostawałem powiadomienie albo ktoś mi wysłał wiadomość z informacją, że podjął się tego wyzwania. Po prostu jakby sama idea tego, że postanowiliście jakby poświęcić czas po to, aby wykonać zadanie według pewnych reguł, które ustaliłem, jest nie do opisania. Po prostu to jest genialne uczucie. Miód po prostu na moje serce, jest mi niezmiernie miło i po prostu no dziękuję. Dziękuję, jestem naprawdę wzruszony każdym z tych jakby podejść do tego wyzwania. I mam nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy jeszcze nasze drogi się zetną. I myślę, że już niedługo zaproponuję kolejne wyzwanie w Sekiro, więc stay tuned. I jeśli jeszcze tego nie robicie, to zachęcam do subskrypcji kanału. I jeszcze raz wielkie propsy i wielki szacun dla osób, które podjęły się tutorialowego wyzwania Sekiro. A tymczasem życzę wam miłego dnia lub wieczora, w zależności kiedy to oglądacie. Trzymajcie się, dbajcie o siebie przede wszystkim. I mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Hejka!